Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w nowej grze na kanale, czyli 60 Seconds. Dla tych, którzy nie znają, to dzisiaj myślę, że będziecie mogli Pekę poznać. Dla tych, co znają, no to będziecie mogli się pośmiać z tego, jak nieudolnie próbuję w to grać, bo grałem w to bardzo trochę i bardzo dawno, więc jak to się mówi, dawno i niedawno. Jak widzicie, nawet nie mam tutaj przycisku gry, mam na streamie jakąś godzinę, więc no, zagramy sobie, słuchajcie, dzisiaj klasycznie i gra ta polega na tym, że musimy przeżyć w schronie. Myślę, że od razu pójdziemy w... Tak, my chcemy teraz apokalipsę. Tak, bo jakby w tej grze mamy dwa segmenty. Mamy segment zbierania i segment przetrwania. I mamy właśnie tutaj do wyboru, że możemy sobie wziąć albo jeden segment, albo drugi segment, albo oba naraz. I my chcemy oba naraz. O co chodzi w tych segmentach, no to zaraz sobie zobaczycie. Myślę, że zaczniemy od normalu czy łatwego. Myślę, że możemy od słuchajcie, normalnego, żeby tutaj może nie być jakimś takim noobem na sam start. I no, zobaczymy, co tutaj się, słuchajcie, zdarzy. Zupa poleci w kosmos. Już uprzedzam, w tej grze memem jest zupa. Okej, mamy tutaj, słuchajcie, czas na przetrwanie i teraz musimy teraz obejrzeć mieszkanie i załadować wszystko, co jest przydatne do schronu. Tam było radio? Nie, nie ma radia. Dobra, zaczął się, czas leci. Tutaj mamy, słuchajcie, broń, wodę i teraz my to wszystko wrzucamy do schronu. Może kogoś tutaj sobie weźmiemy. O nie, ona była wielka, nie? Tak, ona była wielka bardzo. Tam mamy jeszcze radio i Mary Jane. Czy my mamy teraz Mary Jane? Tak, to jest Mary Jane. To jest Dolores. Radio osób, jeszcze środekowodobójcze weźmiemy sobie. O Jezu, ja zbyt słabo podbijam. Mapa mi się zawsze bardzo dobrze kojarzy. Timiego i ja bym zaraz zabrał się jeszcze zażarć. O, apteczka, apteczka się zawsze przydaje, absolutnie. Szybko, tak więc tutaj biegniemy jeden, drugi. I teraz, słuchajcie, musimy się skupić na pożywieniu. Bo my nie mamy chyba jeszcze żadnej zupy. Tak więc ostatni teraz dosłownie trip. A! Tutaj nie ma zupy! Dobra, jedna pustka. Biegnij, dobra. Było blisko, już myślałem, że nie zdążę. Będę musiał od nowa tutaj próbować. Dobra. Jak widzicie, było tutaj sporo rzeczy do zebrania i nie wiem w sumie, czy da się zebrać absolutnie wszystko, co jest potrzebne, ale wydaje mi się, że złapaliśmy bardzo dużo ważnych rzeczy, złapaliśmy całą drużynę, wody mamy dosyć dużo, nie mamy poradnika młodego skauta. Poradnik młodego skauta to jest taki przeepiski przedmiot, przynajmniej kiedyś był. I teraz, jakby skończyliśmy pierwszy segment i teraz przechodzimy do drugiego, który polega na tym, że mamy dziennik i musimy podejmować decyzję, kto zginie, a kto nie. Zatrzasnęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem. O, mały włos. Uda nam się. Wszyscy żyjemy i jesteśmy razem, więc będzie dobrze. Z tego, co słyszeliśmy, zupy w puszkach to solidna podstawa zdrowej diety. Nie przypominamy sobie, żebyśmy zostawiali w schronie te przedmioty. Na pewno nie będziemy z tego powodu narzekać i tak powinniśmy byli tu coś zachomikować. No, fajnie by było, jakbyście tu coś zostawili. Nasz zapas żywności jest skąpy, na razie nikt nie narzeka, ale wkrótce nawet zupa z puszki się zacznie być ekskluzywnym daniem. Spory zapas wody powinien starczyć nam na parę ładnych dni przy odrobinie szczęścia dłużej. W życiu nie widzieliśmy lepiej wyposażonego schronu. Fakt, nie widzieliśmy innego schronu, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? I teraz możemy racjonować zapasy. I teraz muszę sobie przypomnieć, tak, 40 było kluczową liczbą i oni, słuchajcie, muszą jeść co 8 dni i pić co 5. Tak, to jest kluczowe, jakby początkujący na ogół zawsze wiecie, a no napijcie coś, a to nie, słuchajcie, my musimy przetrwać, o fakt, skinęłem napis, dobra, trudno. Tak więc tak uminął poranek i dzień pierwszy, mamy dzień drugi. Życie w takich warunkach chyba każdego by przygnębiło. Musimy się pozbierać i czekać spokojnie na ratunek. Ktoś jest w drodze, prawda? Mary Jane nie sprawia dziś problemów, a problemy nie śmiały wchodzić jej w drogę. Timmy jest grzeczny, pytanie jak długo wytrzyma. Dolores to z nią nic nowego, ale na pewno spiszemy tu jakieś rewelacje, jeśli coś się zmieni. Ten tydzień sobie spokój i cieszymy po takie ciche poranki, takie jak dzisiejszy. No i jak widzicie, tutaj zazwyczaj mamy jakiś taką slang, jakąś taką anegdotkę na początek, może przemyślenie, złotą myśl. Potem jest to, co każdy potrzebuje, więc to, co każdy potrzebuje, to wie co, potem już będziemy przelatywali tylko wzrokiem. Racjonować zapasy nie chcemy. Promieniowanie nie obniżyło się jeszcze w pobliżu naszego schronu. Jeśli nie chcemy ryzykować zdrowia, nie powinniśmy wysiłkować nosa na zewnątrz. Czy powinniśmy przygotować na jutro ekspozycję? No pewnie, że tak.
Ha, zgadnijcie co, wygląda na to, że mamy swój własny postapokaliptyczny ogródek. Na jednej ze ścian są jakieś grzyby, są wystarczająco duże, by przygotować z nich obiad. Nie, absolutnie nie będziemy jedli radioaktywnych grzybów. Jakby top 10 złych pomysłów, jakby jestem studentem i nawet ja uważam, że to zły pomysł, a jadłem dzisiaj ileż z płynem do mycia naczyń. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy głodni, są pewne rzeczy, których nigdy nie włożymy do ust. Pieleśń rosnąca na ścianach to jedna z nich, dokładnie tak. O, i tutaj widzicie, że Mary Jane potrzebuje wody, odrobina wody, tnimi nią nie pogardzi. Jeśli jest coś, czego potrzebuje Dolores, to na pewno jest to woda, te tnie pożyje długo bez picia. I jakby teraz już mamy pierwszy sygnał, że oni chcą pić, jakby pojawił się karabin, tak, karabin. Kobieta, nie karabin. Karabin, nie kobieta. Ale w sumie pragnienie, no to nie. Człowiek jest w stanie teoretycznie przetrwać 3 dni bez wody, ale prawda jest taka, że tutaj 5. Tak więc nie będziecie pili. Jeżeli chodzi o ekspedycję, to ja z nagu lubię wysyłać nią, bo ona ma takiego fajnego pelka, ale o tym, jeżeli nam się on przytrafi, i damy jej maskę przeciwgazową, która ochroni ją przed radioaktywnością, bo chyba to tak działa. A, zwaliłem sobie. Ale to nie jest istotne. Wysłaliśmy teraz Dolores na Dolores. Mary Jane na wyprawę. Mary Jane wyprawiła się na zewnątrz, nie wraca szybko. Mogliśmy jej tutaj kliknąć, to by może to coś pomogło. Chyba to pomaga, ale no cóż. Dobra, oni teraz potrzebują wody, ale XD z tych typów. Nikt nic nie dostanie. Nie jesteśmy fanami dzisiaj dziwnych zapaszków wschodnie, ale gdy do... O nie! Ale gdy do naszych nosów dotarł smród spalenizny, szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak bardzo uwielbiamy aromat pod tytułem Nic się nie pali. Ogień! Musimy szybko go zagasić i ratować nasz dobytek. Nie mamy dużo czasu, aby ratować wszystkie przedmioty, na których nam zależy, który jest najważniejszy. Radio jest kluczowe, słuchajcie, żeby uzyskać pomoc i jak najwyżej ktoś nam umrze. A kto umrze, ten umrze i trudno. Dobra, co teraz się wydarzyło? Jak widzicie, mamy tutaj spaleniznę, ogólnie ten schron będzie się zmieniał, naszemu też Tedowi już zaczęła rosnąć broda, a tutaj nasza apteczka została zmasakrowana. Potrzebujemy naszego jedynego źródła informacji. Rzuciliśmy się w stronę radia, w nim pochłonęły je płomienie. Niestety inne nasze sprzęty nie miały tyle szczęścia, musimy przeprowadzić pełną inwentaryzację schronu. Dobra, i teraz wszyscy piszą, że już potrzebują totalnie wodę i teraz jak klikniemy, to widzimy, że są odwodnieni, więc klikamy sobie zamiast tak, tutaj tak i wszyscy dostają wodę z wyjątkiem Mary. Czegoś nam brakuje, pomyślmy. Hałas wentylatora jest. Dziwne hałasy dochodzące z rur są. Piekielne zawodzenie na zewnątrz jest. No tak, Dolores się nie odzywa, może trzeba z nią zagadać i dowiedzieć się, o co chodzi. Nie no, trzeba pogadać z Dolores, jakby dbajmy o mentalną kondycję. Nawet jeżeli mają się pokłócić, to lepiej jakby milczeli. Bo jeszcze im wszystkim siądzie psycha. No i wszyscy chyba są zadowoleni. Dolores trochę odetchnęła po szczerym TTATTT. Ma się znacznie lepiej. No i wszyscy teraz są zadowoleni. Timmy trzyma się bez zmian. Dolores nie wydaje się zatroskana. Ten jest głodny. Nikt nic nie dostanie. W radiu usłyszeliśmy o zrzutach zapasu. To może być to, czego potrzebujemy, by przetrwać. W dodatku zrzuty mają lądować... Kurde. Cholerna Mary Jane. Nie wyciła bez maski. Tak to byśmy mieli zapasy. Ta kobieta kiedyś wróci? Tutaj mam nadzieję. Wyjście na powierzchnię bez żadnego sprzętu ochronnego nie jest zbyt niebezpieczne. Zdecydowaliśmy się pozostać w środku i wysłuchać radia. Szum był zakłóceń był taki kojący. Dobra. Timmy zaczął być głodny, Dolores nie jadła już sporo kawał czasu, gdy Ted jest głodny, wyłączy mu w brzuchu. Właśnie tak jak teraz. Kurde, czajcie 7 dni nie jeść? Ja myślę, że wy chcecie pobić ten rekord. Zdecydowanie, słuchajcie. Zagrajmy w coś, będzie miło, to zawsze brzmi dobrze. Niestety nie wzięliśmy pod uwagę, jak trudny jest wybór gry, które chcemy zagrać. Do czego? Macie karty. W 1000 można pograć, jest was 3, specjalnie wywaliłem babkę. W 1000 nie da się grać innej konfiguracji. Znaczy tam da się, ale gra się głównie w 3, więc jakby idealnie. Wydawało nam się, że gra w ciszę to wspaniały pomysł. Cisza była jednak tak irytująca, że szybko przestaliśmy grać. Nie wiem, powinien coś zjeść. Wszyscy są głodni i wszyscy chcą pić. Wszystkim wydzielimy teraz porcję zupy. Timmy siedzi i siedzi, gapiąc się przestrzeń. Czy wszystko w porządku? Tak, porozmawiajcie, absolutnie. To jest zawsze dobry pomysł. Jakby jestem wielkim fanem rozmowy. Ty nie, no ja mam wrażenie, że ta kobieta do nas wróci, bo tutaj to wygląda źle. Pogodne zdrówko, słówko lub dwa i sprawa załatwiona. Pogoda ducha wraca, Timmy ma się znacznie lepiej. Timmy powinien coś jeść? Jedliście wczoraj. Czy nie? Nie no, kłód, a nie od wykłodzenia. Okej, to git jest. No. Tak, chcą pić. Nie. No. Łatwo zagnić głupie kłótnie, a tym bardziej na tak małej przestrzeni. Gawędziliśmy, nie spodziewali, nie zaczęliśmy na siebie krzyczeć. Oby to minęło.
no jakby po 9 dniach siedząc przy tych samych osobach, jak miałem kwarantannę. O, wróciła! I maskę ma całą. Zupy nie przyniosłaś. Gdzie jest zupa? Co ty w ogóle? Masz w ogóle godność? Co ty niby przyniosłaś? Dość już tych sporów, mamy gorsze rzeczy na głowie. I tak nie mogło równać się z naszą radością, gdy uchyliły się drzwi od schronu. Mary Jane wróciła. Niestety... Aha, bezowocne. Mary Jane! Co ty zrobiłaś, kobieto? Zawiodłem się na tobie. Dobra, jest tylko zmęczona, to wiecie, mogłaby, nie wiem, wrócić skaleczona. Dobra, to dzisiaj wszyscy piją. Co prawda Dolo, chyba ona mogłaby jeszcze nie pić, mi się wydaje, ale nie będziemy jej, słuchajcie, jakby wywalać z cyklu. Jakby zależy mi na tym, żeby wszyscy razem pili. Promieniowanie nie obniżyło się jeszcze w pobliżu, nie chcemy ryzykować, że... Jesteśmy odizolowani od świata w tej ciasnej klitce i ledwo wiążemy koniec końca. Jeśli chcemy przetrwać, czas wziąć się do roboty. Nieopodal w rynkach domu starców chowa się grupa emerytów. Zapewne dysponujemy jakimiś zapasami, a naszym zdaniem my potrzebujemy ich bardziej niż oni. Rodzina jest najważniejsza, prawda? Family! Babujemy emerytów? Jasne. Jakby my albo oni. Chyba nikt nie jest zadowolony. Wyszliśmy, zdobyliśmy co trzeba i wróciliśmy. Ci ludzie na pewno sobie poradzą. Prawdopodobnie. No słuchajcie, bez harmonijki mają przewalone. No to jest radiacja. Albo wciąż będziemy siedzieć tylko w tym małym żałosnym schronie, albo zaczniemy suć jakieś plany o dostaniu się z tego radioaktywnego pierdolu. Tak, pustkowia. Kto by się spodziewał, że czerwoni tak zrujnują naszą uroczą okolicę? A czyli komuniści? Kto by się spodziewał? Sami mogliśmy to zrobić. Oczywiście mamy na myśli ucieczkę, a nie rujnowanie. To pewnie istnieje ktoś, kto jest w stanie nam pomóc. Tak, użyjmy radia. Poszukajmy kogoś. Zobaczymy, może ktoś odbierze. Darek, otwórz! Jakby znaleźliśmy kontakt, wojsko wciąż funkcjonuje i przybędą nam z pomocą. Musimy tylko cierpliwie czekać. Ten żołnierz o nużącym głosie wyraził się bardzo jasno w tej sprawie. Pomoc jest w drodze. Mamy czekać na dalsze instrukcje i utrzymać radio w dobrym stanie. Tak, wszyscy chcieliby coś zjeść, ale jecie dnia 16. Czy wy się dobrze czujecie, chłopaki i dziewczyny? Jakby, come on. Nasza okolica jest bardzo napromieniowana. No, ile można być na drogach? Za radosna chwila w tym oceanie rozpaczy. Ty mi obchodzi dziś urodziny. Tak samo w zeszłym roku, gdy czekaliśmy z prezentem do ostatniego momentu, ale wschodnie nasze możliwości zdobycia są go dość ograniczone. Co podoba... No dajcie mu harmonijkę. Ja mam harmonijkę. Co prawda nie umiem grać, a jakbym był w Sonia, to momentu chciałbym mieć harmonijkę. Tak to będzie. Dostanie debuffa jakiegoś strudzony czy coś takiego pewnie. Nie dostał. Życie jest piękne jednak. Czas dorosnąć, Timmy. Nie jesteśmy już w Kansas, a gwiazda nie istnieje. A w Anglii nie ma żadnej królowej. Chcielibyście coś zjeść. Czy jesteście wygłodzeni? Pragnienie, głód. Pragnienie, głód. Męczenie. Żałosne. Nie robicie na mnie wrażenia, chociaż działają mi na psychę to, że chcą jeść. Z utęsknieniem wspominamy wszystkie małe sprawy, które wypełniały nasze życie, gdy z nieba nie spadały jeszcze bomby. W każdym razie nie na nasze głowy. Ach, jest. Ej, to w sumie fajny tekst. Podoba mi się. Jeść. Odwodnienie, 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 odwodnienie. Dobra, psycha mi siada, słuchajcie. Akurat jeżeli chodzi o wodę, to raczej nie będzie to problematyczne. Pijcie. Ktoś musi uciekać. Do naszej kryjówki podkradł się nieznany nam mężczyzna. Powiedział, że kiedyś był cienkowy, teraz walczył o przetrwanie jako handlarz i hazardzista. Oferował nam grę w karty o dwie butelki wody. Jasne. Jakby hazard? Hazardzik, jak w Shipwreck. Kto jest takim mistrzem? Kto go ograł? Kto jest takim majtem? Haha, szczęście się do nas uśmiechnęło i zdołaliśmy wygrać zawziętą partię w wojnę. Boże, wojnę. Co to za gra? Mężczyzna nie wydawał się zbyt szczęśliwy, ale dotrzymał umowy. No, wszyscy są głodni, ale I guess nie wygłodzeni, więc karabin też jest w porządku. Okej, okay, cudownie. Tak więc nic nie dostaniecie jeść. Myślimy może Timiego. Nic nie dostaniesz, tylko jeszcze kliknijmy sobie mapę, bo mi się wydaje, że klikanie mapy może coś dawać. W głównej drodze raczej są jakieś sklepy, aniżeli jak gdzieś wiecie, markety, aniżeli mieszkania. Więc no jakby idziemy, raczej celujemy w market, nie? Ale myślę, że to tak w ogóle nie działa. Raczej nie zasługuje na odrobinę jedzenia, serio. Tak, miejmy nadzieję, że sobie poradzi, a my wszyscy są głodni, proszę, wszyscy dostają jeść. Nasze informacje na temat świata zewnętrznego są bardzo ograniczone, dobrze by było wiedzieć trochę więcej. No ja wiem, na przykład, że mi właśnie pod domem jeździ motocykl, bo oczywiście w centrum Poznania cały czas muszą jeździć skóry, przebyki. Herbatka. Zdołaliśmy uzyskać słaby sygnał i dostać się do częstotliwości z komunikatami rządowymi. Coś takiego, dobry wyścisk, że nieznacznie się osłabiło i jak spady na powierzchnię będą teraz znacznie bezpieczniejsze. Oh well. Biedny TV.
Znaczy dobrze na niego teoretycznie, nie? Ale no. To mu koszta jest z malonym wolem. Dał nam propozycję nie do odrzucenia, cały worek w zamian za jedną puszkę zupy. To chyba... Nie, majster, nie mam nawet zupy. Mam ile? Jedną porcję? Jedną czwartą puszki? I mi? Czasami odchodzi nas ochota, by na czymś pograć, by tworzyć muzykę i dzielić się z nią całym światem, by naszych pięknych dźwięków przychodziły posłuchać urocze zbudowane zwierzątka, niczym do postapokaliptycznej Królownej Śnieżki. To co, pogramy? Pewnie. Zapraszam. Piękny był ten opis. Cudowny. Dobra. O, mamy kalaluchy! Moja siostra kiedyś miała kalaluchy, matko boska straszna, ale po kilku minutach harmonijkowego koncertu ze ścian wyskoczyły zmutowane kalaluchy i zaczęły poruszać się w rytm naszej piosenki. Biegały w kółko i wesoło machały kółkami, byłoby to urocze, gdyby nie były takie obrzydliwe. Co teraz z nimi zrobimy? Zjemy. Jakby na bezrobiu i rak ryba, czy coś takiego. Te odjechane kalaluchy zostały z nami, szczerze mówiąc nie naprzykrzały się, bardzo są ciekawskie i dość przyjazne. Dziś na rano pamiętały nas stojąc w głównym pięknym rządku. Jakby na coś czekały? Ale co to ma znaczyć? No, jakby spoko, jakby nie bijmy ich, jeżeli są spoko, nie? Nie, czekają na swojego bossa jakiegoś. Fuck. Disco kalaluch? Co? Timmy wrócił. Puszka. Puszkę przyniósł, pożyjemy trochę dłużej. Pożyjemy, zobaczymy. I też Mary Jane wypoczęła, super. Poradnik młodego skauta, cudownie. A dobra. Zgadliśmy, że kalaluchy czekają na kolejny koncert, więc zagraliśmy im parę kawałków. Paskudy zaczęły wychać radośnie paskanie, tworząc na podłodze różne kształty. Nagle ustawiły się w długi rząd i całym sznurkiem maszerowały w dziurę w ścianie. Myśleliśmy, że w końcu odeszło, ale kalaluchy wróciły po chwili, niosąc na zmutowanych odwłokach zapasy. Szaleństwo! Nasi nowi przyjaciele zmutowani, brzydliwi, radioaktywni przyjaciele. No i Timmy, ty pierdoło, ja byłem przekonany, że to ty mi taką zupę piękną sprezentowałeś, a to kalaluchy. Kalaluchy są lepszym potomstwem od ciebie. Wstydź się! Wrócił jest bezpieczny. W czasie wędrówki natrafiliśmy na nienaruszony bombami sklep napełniony rozmaitościami, nawet czymś do jedzenia, co nie było zupą pomidorową. Prawdziwa wyspa skarbów postapokalipsy. Już mieliśmy częstować się tymi cudami, gdy okolice wypełnił przerażający jazgot. Coś ciężkiego zwaliło się z nieba wprost na sklep i zmiotło go z powierzchni ziemi. Kiedyś na już opadł kurz naszym oczom ukazał się statek kosmiczny, kropka w kropkę, jak w komiksach, które czytał Timmy. Czy to krasnoludki z Marsa, jeśli... Nawet to skąd na burcie statku istnieje flaga USA i logo czegoś znanego astroobywatele? Może to próba infiltracji z fanety ufoludy? To chyba tutaj jest nawiązane do sequela 60 Second, który się dzieje właśnie w kosmosie i tam obstawiam, że astroobywatele to są właśnie oni. Jaki pomysłowy delikwent upchał parę rzeczy w skorpecie. Jak owa skorpeta przetrwa katastrofę statku jest dla nas niepojęte, co więcej ukryte w niej skorby okazały się nienaruszone. Poradnik młodego skauta. I tyle. Nie, akurat poradnik młodego skauta jest kozacki, bo za jego pomocą możemy bardzo dużo rzeczy naprawiać, więc ja szczerze mówiąc bym nie narzekał. Ej, ale miałem rację, tutaj był sklep przy głównej drodze. Dobra, to po drugiej stronie głównej drogi możecie sprawdzić. Bo kto coś chce? Okej, czyli nikt niczego nie dostaje, super. Pustkowie to dla nas tak, wyrzucamy kogoś. Przeżycie pod ziemią to nie bułka z masłem i raczej nią nie będzie. Łudzimy się jednak, że prędzej czy później wszystko wróci do normy, bo inaczej przyjdzie nam się mieć zagrożeniami, których nawet nam się nie śniło. Póki co, tego rana kierują kaleluchy, co ja mogę powiedzieć. Fajnie by było uratować całą rodzinę na normal, to byłoby kozackie. Ale ja myślę, że może być ciężko. Starałem się zachować spokój, ta sytuacja jest bardzo niecodzienna i być może nigdy nie uda nam się przyzwyczaić do życia w bunkrze. Mamy nadzieję, że pomoc jest w drodze. Są głodni, ale okej. Jeśli chodzi o to, jesteśmy dobrej myśli, pozostaje tylko wybrać odpowiednią osobę. To co, ty lecisz? A może stary poleci? Chociaż lepiej się dzieci pozbywać na ogół. Nie wiem. Masz karabin, będziesz strzelał do Polaków. Chociaż bez amunicji to ty nic za dużo nie zdziałasz. Dobra, nic nie dostaniesz Polaczku, chciałbyś. Dobra, to możesz tutaj iść, bo tutaj chyba jest jakiś supermarket limo. Albo chociaż parking. Może na parkingu coś ciekawego będzie. No i choroba. Odwodnienie. Ty, wszyscy tam pochorowali? Oboje... Aha, to jesteśmy już w dupie, słuchajcie. Mary Jane zasługuje na odrobinę jedzenia. Sorry, Mary Jane wciąż leje, musimy znaleźć coś do picia i to prędko. Mary Jane cierpi na jakąś chorobę. Timmy musi coś zjeść, nie możemy być dłużej spragniony i coś go łapie. Uff, Boże. Się obserwowałem, tak usłyszałem harmonikę w tle
to zabrzmiało jak utwór Super Trump's School. I myślałem, że nie wyłączę Spotify'a i w tle teraz leniłem, więc jakiś braci Fidofagot polecieli. Słuchajcie, no dostaniecie od apteczkę, jak po nią pójdziecie. No to wszyscy piją dzisiaj. Głód, wygłodzenie. No i głód. Okej, czyli młody je. Ale jakby oszczędzamy. Wojsko znów nadaje. Teraz latalkę trzeba mieć. Powiedzieli, że pierwszy krok na mierzenie wszystkich ocalałych. Dziś wieczorem na naszą okolicę przyleci samolot, a my mamy wyjść na zewnątrz i dać mu sygnał latalkom. No zgadnijcie, kto nie ma latalki. Samoloty, sterowce, czego by oni tam nie posłali, muszą poczekać. Czy oni sobie zdają sprawę ile kosztują baterie do latalki? Tyle co węgiel. Zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej. Zwłaszcza gdy gospodarka przestała istnieć. No. Jak jest wygłodzona? No dzisiaj możesz coś zjeść, niech ci będzie. Ale jakby nie łudź się, że będziesz często coś jeść. Kobieto. Jakby... Zarówno Dolores, jak i Timmy uwielbiają czytać książki, oboje ewidentnie nie mają ochoty na rozrywkę inną niż dogorywanie na radioaktywnym podwórku albo walkę na własną nogę ze zmutowanym szopem. Dziś mają zamiar stoczyć pojedynek stulecia na czytanie na wyścigi podręcznika skautów. Szaleństwo. Pozwolimy im na to? Nie są i tak już na wylocie. Nie, Dolores. Dolores, to jest stara. Dobra, kij mi w oko. Niech będzie. Najwyżej stracimy, jakby póki co do niczego się nie przydał. Aj, rozwalili. Kto by się spodziewał? Jeszcze ona zakolowała. Mój Boże, niech to szlak, to zadawali książkę na strzępy. No to było do przewidzenia. Co gorsze, nie możemy ustalić, kto wygrał. Jednak zarówno Dolores, jak i Timmy są usatysfakcjonowani pojedynkiem. Może ta książka jednak to mała cena za ich tymczasowe szczęście. Gdzie jest najlepszy Ted? Halo. Postanowiliśmy zagrać chowanego. Najdłuższa rozgrywka zajęła nam około 10 sekund, a to tylko z chwilowej awarii światła. Ej, ale macie światło, ja bym się cieszył. Dobra, co tam u was słychać? Choroba, głód, odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie. Dzisiaj wszyscy piją. Na mój koszt, niech będzie wam. Ale nikt już niczego nie zje. Nie stać mnie na to. Nie istnieje coś takiego jak odpowiednia chwila, by wyjść na spacer na radioaktywnych pustkowiach, a wygląda na to, że będzie to dość popularna rozrywka w nowym świecie. Lepiej się jak najszybciej do tego przyzwyczaić, w związku z tym zaplanowaliśmy taką wycieczkę na zewnątrz, że tylko ukryliśmy drzwi do zmroku, nam doszło w oczynie jakiejś kratery, mieliśmy tylko moment, by zdecydować co zrobić. Nie no, nikt nas absolutnie nie może tutaj nękać, jakby jeszcze coś nam wbije i będzie. Szybki strzał z karabinu wystarczyłby przegonić, a być może ubić, zwłaszcza niektóre czaiły się w ciemnościach. Swór już nie wrócił i bardzo dobrze. Ty, ale jak ty strzelałeś bez amunicji? Bo jakby jest i tym amunicja. Dobra, wszyscy są głodni, ale w sumie to was chrzanić. Przebywanie w podziemnym schronie jest zapewne bezpieczniejszą opcją niż nastawianie karku na powierzchni, ale nie jest to dość, by stłumić naszą chęć wejścia na zewnątrz. Może powinniśmy udać się na spacer, chociaż jest zapewne o wiele spokojniejsza od czasu bombardowania. Czy wy mi właśnie sugerujecie, że Ted już nie wróci? Wróci oczywiście. A, ej, mamy jedną apteczkę i czterech chorych. Ej, zupę chyba przyniósł. 2,5. Dobra, przeżyjemy. Jest tu jakaś siekiera. Nice. Cóż, lepiej być bezpiecznym tu na dole niż martwym tam na górze. Ted wrócił nas ze swojej wyprawy na powierzchni całej zdrowy. Ktoś chyba zauważył naszą parę na powierzchni, powinniśmy być ostrożniejsi. Udało się nam znaleźć jakieś skrzynie ze zrzutu. Powinniśmy być wdzięczni prezydentowi Fondzie za zorganizowanie tej pomocy dla ocalałych, o ile podczas jego kadencji zniszczono cały kraj, raczej nie będzie dobrym dodatkiem do jego CV. Zrzut żywności, dokładnie tego nam było trzeba. Co rzuci? Chleb, ser, mięso, czekoladę, nie, zupę pomidorową w puszkach, no. Student vibe. Ktoś zapomniał o zabezpieczyć skrzynię z butelkami wody i w efekcie większość jej zawartości potłuka się przy twardym lądowaniu. Na szczęście parę butelek przetrwało, powinien nam wystarczyć na jakiś czas, plus dwie. Każda porządna i gotowa na wszystko rodzina powinna mieć wyposażeniu. Apteczkę pełną wysokiej jakości leków nasze były już na wykończeniu, więc wyglądaliśmy okazji na uzupełnienie zapasów medycznych. Nie oczekowaliśmy jednak, że na głowę jakiegoś biednego durnia spadnie kontener pełen lekarstw. To było dość traumatyczne. Jak jeżeli to jest kontener pełny lekarstw, to dlaczego on starczy dla jednej osoby? Come on! Wydaje nam się, że jedno z pudeł, które znaleźliśmy, było przeznaczone dla kolonii drwa i było pełne siekier, jedną wzięliśmy. Mary Jane zjadła, by coś. Timmy musi coś zjeść, to być może jego ostatnia szansa. Dolores marzy o porządnym posiłku. Ted jest głodny, złapał jakieś paskudztwo. Trudne życie w bunkrze odciska swoje serca. Ted jest obrazem nędzy i rozpaczy i jest naprawdę wymęczony. O, czekajcie, to ja teraz nikogo nie mogę wypuścić na powierzchnię, no.
Ale klęczuwa. Dobra, Ted, jako że jesteś gigaczadem, to tylko gigaczad przeżyje. A innymi słowy dostanie heala, a cała reszta głód, choroba. Nawet im wam się pić nie chce, pięknie. Jakby, czy wy myślicie, że ja mam masę zupy? Ej, oni mogą mieć. Dobra, pozbędziemy się Mary Jane. Gdy Mary Jane wróciła z poprzedniej ekspedycji, nie podzielała się nas informacją, że gdzieś po drodze lekko się zaniła. Nie było to problemem aż do teraz. Wygląda na to, że żadna czytała się infekcja i Mary Jane jest dosyć kiepskim ścianie. Jest to jakaś siekiera. Bardzo dobrze, utniemy ją nogę. Nie będzie zakażenia, jeżeli nie będzie nogi. Smart. No i po siekierze, super. Kto by się spodziewał? Gdy Mary Jane zobaczyła siekierę, źle zrozumiała nasze zamiary, próbowała czym będzie wykuśtykać ze skanu. Na szczęście szybko ją dobraliśmy i rozczyściliśmy jej ranę za pomocą nagrzanego ostrza siekiery. Siekiera nie zdaje się do użytku po tym niekonwencjonalnym zabiegu, ale Mary Jane wygląda o wiele lepiej. Dziś o wiele lepiej, więc było warto. Jest wygłodzona, dobra. Dobra, wysyłamy młodą. Słuchaj. Pójdziesz za rzekę. Albo między rzekę. Jakby tam na pewno nikt nie szukał między rzeką. Dawaj, nie mogę tu, ale żałosne. Chciałem tam zielony pasek, ale niech będzie. Słuchajcie, samo życie. Mój Boże, herbatkę, którą piję od 30 minut. Mary Jane wpawiła się na zewnątrz, niech szybko wraca. Tim jest bardzo głodny. Odwodnienie, wygłodzenie, pragnienie, wygłodzenie. Odwodnienie, okej. Okay. Timmy pije. Mhm. Wyjecie, jo? Dobrze widziałem, czy źle? Odwodnienie? Nie, Dolores chce jeszcze pić. Jakby będę im zapewniał pożywienie tak długo, jak dam radę, ale no, jak nie mam, no to nie dam. Jest dobrze. Ktoś gdzieś zapuka do naszych drzwi, ale gdy otworzyliśmy, znaleźliśmy tylko leżącą na ziemi walizkę. W pobliżu nikogo nie było, walizka nie była podpisana, bo na nas już jest przeznaczona dla nas. Powinniśmy sprawdzić coś w środku. Ja, przecież co może być złego? Przecież na... Kto by nam coś zrobił na radioaktywnym pustkowiu? Tam są sami mili ludzie. O fuck. Co ty zrobiłeś? Jak obrażenia? Cholera, to była pułapka. W środku nie było nic poza jakimiś śmieciami. Tylko uchyliliśmy biegło walizki i to przykręte pudło wybuchło. Aha. Kto by się spodziewał? Może ja muszę przestać grać śmiesznie i grać na poważnie. Głód, odwodnienie. Ta lista się robi coraz dłuższa. Dobra, Ted pije. Ted napij się, byczku, waliacie. Dzień Mistrzoszek, swój stary teleskop zakopany w gruzach po drugiej stronie ulicy, bardzo był tym podekscytowany. Cóż, nocne niebo to jedna z niewielu rzeczy, które wciąż wyglądają tak jak przedtem. Tak! Fajnie, idź. Jak nie wrócisz, to i tak nie będziesz już rozsiewał zarazku. A jeżeli wrócisz, to fajnie. Ty też ma obrażenia. Tak, super. Ja to chodzi, słuchajcie, trzeba kolekcjonować mocne ważenia. Zmęczenie, obrażenie, zmęczenie, studzenie. Ja nie wiedziałem, że jest tyle określeń w języku polskim na te stany. Pucować buty i wywiesić flagę. Kolejny komunikat radiowy od wojska. Proszę, byśmy przygotowali nasze latarki i użyli ich do sygnalizowania samolotów. Zwiat przeleci na naszą okolicę późnym wieczorem. Jeśli zobaczą się, to będą wiedzieli, gdzie szukać. Kurde, ja widzę, że chyba jeżeli chcę wygrać, to latarka to jest absolutny must have, bo bez latarki ja nic nie jestem w stanie zrobić, nie? Samoloty, sterowce, czy czego wy tam nie posłali, muszą poczekać. Tak, to już czytaliśmy kiedyś ten tekst. Tak. Nie, głód, agonia. Czym do cholery jest agonia? Choroba, agonia. 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 Wszyscy mają agonię. O, najlepszy bit. Czemu by nie... No, możecie sobie pogadać. A nie możemy, nie wiem, pogadać? Przecież są adresy. To jakby latarka nie powinna być niezbędna. Co znaczy agonia? Jak ja grałem, to nie było agonii. Po wysłuchaniu z dosyć sporej dozy zakłóceń znaleźliśmy transmisję prowadzoną przez jakiegoś paranoika, który papkał o teoriach spiskowych i marsjanach wyciągających ludzi do swoich latających spodków. Całkiem zabawnie, szczególnie, że my widzieliśmy w tym podejściu już spodek, nie? Dobra. Odwodnienie. Dobra, picie, jakby... I'm general's goat right now. Jakby i tak raczej to... No, pewnie użycie sobie radyjka. I tak raczej nic się złego nie wydarzy. Ach. Oj, Timmy poszedł. Fuck. Timmy miał do wyboru głód albo próbę przetrwania na własną rękę, wybrał to drugie i pod słoną nocy wymknął się ze schronu. Mary Jane obiecywała wrócić prędko, ale dzisiaj nie ma. To zły znak. To trwa zbyt długo. Obawiam się, że coś jej się przytrafiło.
tak, szczęśliwym tafem wzięliśmy ze sobą radio. Możemy posłuchać muzyki, wciąż grają jakąś muzykę, prawda? Aha, czyli chcieliśmy oba dzieciaki jednego dnia. No słuchajcie. Well, studnia. Głód, wydzięczenie, agonia, studzenie. Głód, choroba, agonia, zmęczenie, studzenie. Nie wiem, bierzcie jaj, jedzcie z tego wszyscy. Umrzecie za 10 dni. Najwyższy czas, lecisz. Albo nie, bo nie są, nie mają siły i pewnie teraz szansa na to, że wróci, to jest jakieś śmieszne 10%. Jak to 10%? Przecież zjedliście! Halo! Czyli pewnie ich obarzenia dojechały. Wydawało nam się, że obarzenia, które doznano oraz nie były poważne, gdy udało się zakażenie i nie było już żadnej szansy. Wtedy wyglądał naprawdę źle, powinniśmy byli opatrzyć jego rany, gdy udało się zakażenie, było już za późno. Co tu dużo mówić, niełatwo jest przetrwać trudny czas apokalipsy. I przeżyliśmy 37 dni i tutaj mamy takie krótkie podsumowanie. Szczerze mówiąc, 37 dni to nie jest za długo. No nie przetrwaliśmy, ale no come on, dobra. I co? Przetrwane dni 37, wypita woda 7,5, zjedzona zupa 4,5, obrony schronu 0, są jakieś obrony schronu? Mój Boże. Przedmioty zebrane na ekspedycjach 6, udane ekspedycje 3x4, decyzje nie, decyzje tak, no graliśmy raczej na tak. No cóż wam mogę wam powiedzieć? Przy następnym podejściu musimy złapać latarkę. Bez latarki nie ma co w ogóle podchodzić, jakby... Latarka sprawiła, że nie mogliśmy złapać tych kontaktów. A to, że... Nie wiem, jeżeli znacie tę grę, to możecie napisać w komentarzu, dlaczego tak szybko mnie choroba dojechała. W sensie, dlaczego nagle mnie wszyscy się pozarażali, nie? W sensie, nie mówię tutaj o Tedzie, który się wpieprzył na minę przeze mnie, ale ogólnie. Jakby... Mary Jane chyba i Timmy. On był Timmy. Nie Jimmy, to nie jest Better Call Saul. Oni tak z dupy bardzo podłapali chorobsko. Ale no cóż, mam nadzieję, że taki odcinek z 60 Second wam się spodobał. Nie będę ukrywał, że trochę do tej serii zainspirował mnie Ryfek, który przypomniał mi swoją dawną miłość do tej gry i tak więc chciałbym ją sobie na nowo przejść, bo grałem w nią naprawdę dawno temu. I mam nadzieję, że będziecie ze mną towarzyszyli, że będziecie mi towarzyszyli w tej przygodzie i tak więc zapraszam was na kolejne odcinki 60 Second i cześć!